Pozostając w temacie prywatnych, najemnych firm wojskowych, zgodnie z sugestiami widzów, w tym odcinku serii Kryminalne Opowieści Świat przedstawimy działalność amerykańskiej organizacji Blackwater, dziś funkcjonującej pod nazwą Academy. Eric Prince to stażysta w Białym Domu za czasów prezydenta George'a H.W. Busha, 1989-1993, i słuchacz Akademii Morskiej, absolwent Hillsdale College, a także były żołnierz elitarnej jednostki amerykańskich sił specjalnych Navy SEALs. Później, już jako przedsiębiorca w latach 90., zainwestował w blisko 2430 hektarów bagien na granicy dwóch stanów, Karoliny Południowej i Virginii. Zbudował tam za pośrednictwem założonej w 1999 roku firmy Raven Development Group nowoczesny prywatny teren wojskowy, a nieco wcześniej, bo w 1997 roku powołał razem z innym weteranem Navy SEALs, nieżyjącym już Alem Clarkiem, zmarł w 2015 roku, stacjonującą tam potem organizację Blackwater. Od momentu jej zarejestrowania jako Blackwater USA miała ona stanowić kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe dla wojska oraz firm ochroniarskich. Nazwa Blackwater i pierwotne logo firmy wzięły się od czarnej, torfowej wody z bagien na terenach pierwotnej siedziby organizacji. W 2007 roku wraz z rozwojem Blackwater USA przemianowano na Blackwater Worldwide i zaprezentowano nowe logo. Nie był to jednak ostatni rebranding. W 2009 roku po odmowie przedłużenia kontraktu ze strony rządu irackiego nazwę firmy zmieniono na Sea Services. Aktualnie firma działa jako Academy, co ma nawiązywać do starożytnej filozoficznej szkoły Akademii Platona. Firma jako prywatna organizacja wojskowa nie ujawnia wielu informacji na temat swojej działalności. Wiadomo, że składa się z 9 oddziałów. Blackwater Training Center odpowiada za szkolenia taktyczne, w tym te z użyciem broni, dla wojska, jednostek rządowych czy firm ochroniarskich. Organizuje też różne kursy otwarte w systemie całorocznym, od sztuk walki, przez pomoc medyczną, po szkolenia dla strzelców wyborowych. Blackwater Target Systems to sekcja bardziej produkcyjna. Zajmuje się wytwarzaniem tarcz strzeleckich. Podobne funkcje pełnią Blackwater Airships LLC, spółka zarejestrowana w 2006 roku, która produkuje zdalnie sterowane sterowce, oraz Blackwater Armored Vehicle, firma, która zbudowała transporter opancerzony Grizzly APC. Oddział najbardziej kojarzony jako Blackwater, w rozumieniu firmy najemniczej biorącej udział w różnych konfliktach militarnych, stanowi Blackwater Security Consulting, powstałe w 2001 roku z siedzibą w Moyek w Karolinie Północnej. To jedna z przeszło 170 prywatnych firm zaangażowanych podczas okupacji Iraku z lat 2003-2011 do wsparcia atakujących sił koalicji, głównie Stanów Zjednoczonych, ale też m.in. Wielkiej Brytanii, Polski i innych. Ochrony urzędników, strategicznych obiektów oraz szkolenia nowej irackiej armii i policji. Najemnicy Blackwater Security Consulting to zwykle doświadczeni byli żołnierze jednostek specjalnych, którzy w mundurach prywatnej firmy wrócili na front dla dużych pieniędzy, nawet $600 dziennie, podejmując się zadań zbyt ryzykownych lub niemożliwych z punktu widzenia prawa dla regularnej armii. Trzeba tu wspomnieć, że Eric Prince, założyciel Blackwater, kojarzony jest z Partią Republikańską i wsparciem finansowym dla niej oraz jej kandydatów. Mowa m.in. o przywoływanym już prezydencie George'u H.W. Bushu, czy jego synu, również późniejszym prezydencie George'u W. Bushu. Ma to niewątpliwie przełożenie na kontrakty rządowe, na których Blackwater zarobiło przeszło $1 miliard w latach 2001-2006, gdzie w 2001 roku było to zaledwie $736 906, a w roku 2006 już $593 601 952. 31 marca 2004 roku na ulicach miasta Al-Fallujah w środkowym Iraku, gdzie toczyły się ciężkie walki, rebelianci przypuścili atak na dwa pojazdy terenowe, Jeep i Mitsubishi Blackwater, zabezpieczające przewóz sprzętu kuchennego dla firmy ISS do jednej z baz wojskowych, które jak gdyby nigdy nic zatrzymały się obok dużego targu. Zginęło wówczas czterech ochroniarzy. Scott Heavenstone,
Jerry Zofko, Wesley Batlon i Mike Tagle. Ostrzelano ich, kopano, ukamieniowano, a jednemu nawet odcięto kończyny. Ciała następnie powieszono na moście nad Eufratem i podpalono, a szczątki przywiązano do wózka ciągniętego przez osła. 4 kwietnia 2004 roku amerykańska armia przeprowadziła odwet w postaci operacji Czujna Stanowczość. Rebelianci ponieśli ogromne straty, których ostatecznie do dziś nie udało się oszacować. Niespełna 3 miesiące później, 5 czerwca 2004 roku, w drodze na lotnisko w wyniku ostrzału rebeliantów zginęły kolejne 4 osoby z Blackwater. 2 Amerykanów oraz 2 byłych żołnierzy polskiej jednostki specjalnej GROM. 16 września 2007 roku doszło do jednej z najbardziej kontrowersyjnych akcji przeprowadzonych przez Blackwater podczas obecności w Iraku. Wtedy to na placu Nisur w Bagdadzie, okolicy uchodzącej za względnie spokojną i zamieszkiwaną przez elitę, pracownicy firmy zastrzelili 17 osób, a 20 ciężko ranili. W toku śledztwa FBI ustaliło potem, że zastrzelenie tylko 3 z 17 osób miało swoje uzasadnienie. Ta teoria i tak wydaje się wątpliwa. Najemnicy Blackwater patrolowali wtedy dzielnicę Mansour pojazdami opancerzonymi Mamba. Kierowca jednego z 2 wozów omyłkowo wjechał na plac Nisur pod prąd, a widząc nadjeżdżającego czołowo białego Opla, uznał go za zagrożenie. Rozpoczęto ostrzał. Strzelano do wszystkiego i wszystkich wokół, także do przerażonych przechodniów, kierowców czy pasażerów innych samochodów, którzy po prostu chcieli uciec. Niebawem pojawił się też śmigłowiec amerykańskiej armii, zapewniając Blackwater wsparcie z powietrza. Zdaniem świadków, wycofując się, najemnicy wciąż strzelali dosłownie wszędzie, byle tylko oczyścić sobie drogę. Po 2 tygodniach, 3 października 2007 roku, po ataku rebeliantów śmigłowcem MD-530F należącym do Blackwater, ewakuowano z Iraku generała i ówczesnego polskiego ambasadora nadzwyczajnego, nieżyjącego już Edwarda Pietrzyka. Blackwater Security Consulting uczestniczyło również w usuwaniu następstw huraganu Katrina z 2005 roku na zlecenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, ale i podmiotów prywatnych. Do realizacji swoich celów oddział posiada szerokie wyposażenie. Choć wiedza na ten temat wynika nie tyle z oficjalnych źródeł, co obserwacji działań Blackwater. Mowa m.in. o lekkim śmigłowcu Hughes MH-6 Little Bird w zespołach szybkiego reagowania, Bell 412, lekkim śmigłowcu wykorzystywanym w Iraku, transporterze opancerzonym RG-31 Nyla od Armii Wielkiej Brytanii do przewozu personelu z lotniska w Bagdadzie czy Sikorski S-92. Śmigłowcu wyjątkowo znanym bezpośrednio z witryny internetowej Blackwater. Wiadomo również, że firma ma zamiar kupić brazylijski samolot szturmowy Embraer EMB-314 Super Tucano do szkolenia pilotów. Wracając do oddziałów Blackwater, kolejny to Blackwater K-9, organizujący szkolenia psów służbowych, patrolowych, ale też specjalizujących się w wykrywaniu ładunków wybuchowych czy środków odurzających. Blackwater Maritime Solutions przeprowadza specjalistyczne szkolenia dla jednostek marynarki wojennej. Trenowało m.in. greckie służby przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach w 2004 roku, komandosów z Azerbejdżanu czy funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Afganistanu. Blackwater podjęło się także szkolenia marynarki Stanów Zjednoczonych, aby nie powtórzyły się wydarzenia z 2000 roku, kiedy to u wybrzeży Jemenu terroryści z Al-Kaidy zaatakowali okręt USS Cole. 17 marynarzy wówczas zginęło, a 39 zostało rannych. Blackwater Maritime Solutions posiada obiekt szkoleniowy z własnym sztucznym jeziorem, na którym ćwiczy się desant wybrzeża. W skład grupy Blackwater wchodzi jeszcze Aviation Worldwide Services, zajmująca się przeglądami, naprawami i modyfikacjami samolotów oraz śmigłowców na rzecz jednostek rządowych, ale także podmiotów prywatnych. Swoim klientom proponuje ona również usługi transportowe i wynajem samolotu CASA C-212 na potrzeby ćwiczeń. Ostatnie ogniwo grupy stanowi Greystone Limited, czyli prywatna firma ochroniarska z siedzibą na Barbados, zapewniająca m.in. faktyczną ochronę, szkolenia czy wsparcie w sytuacjach katastrof i klęsk żywiołowych. Warto nieco więcej powiedzieć o ośrodku treningowym, który Eric Prince
stworzył jeszcze w latach 90. na bagnach północno-wschodniej Karoliny Północnej, przy granicy ze stanem Virginia. Teren ten obejmuje 28 km kwadratowych i składa się z mniejszych obszarów szkoleniowych, zewnętrznych i wewnętrznych. Mieści się tam m.in. wspomniane sztuczne jezioro, makieta miasta czy tor jazdy. To jednak nie jedyny ośrodek Blackwater. W listopadzie 2006 roku oficjalnie poinformowano, że firma zakupiła 30 hektarów ziemi w odległości 240 km na zachód od Chicago, w miejscowości Mount Carroll w stanie Illinois. Jako Blackwater North miał służyć szkoleniu pracowników firm ochroniarskich i żołnierzy ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Kolejny ośrodek, Blackwater West, miałby powstać na 333 hektarach, 3 mile na północ od Potrero, miasteczka położonego 45 mil na wschód od San Diego w stanie Kalifornia. Budowa obiektu napotkała sprzeciw lokalnych mieszkańców i tamtejszego kongresmena Boba Filnera. Powodów było co najmniej kilka. Hałas, sąsiedztwo Narodowego Lasu Cleveland oraz działania Blackwater w Iraku. Wtedy to Brian Bonfilio, menadżer Blackwater West, zapewnił, że na nowym obszarze treningowym nie będą odbywały się treningi z użyciem materiałów wybuchowych i tzw. amunicji smugowej, pozostawiającej po sobie ślady w postaci smug dymu lub jasnego światła. W październiku 2007 roku okolice, w której miał powstać ośrodek, nawiedziły pożary. Blackwater zorganizowało wtedy dostawy wody, żywności, innych podstawowych produktów oraz generatorów prądu do 300 tamtejszych domów, których mieszkańcy zostali uwięzieni ze względu na szalejący ogień. Dla tych, których udało się bezpiecznie ewakuować, firma przygotowała miasteczko namiotowe. W 2010 roku w mediach pojawiły się doniesienia, że Blackwater okradła amerykański rząd. Jak twierdziła była pracownica firmy, Melan Davis, chodziło o obciążenie rządu kosztami wynagrodzenia i biletów lotniczych prostytutki w Kabulu, co księgowano jako zajęcia kulturalne, edukacyjne oraz sportowe. Inny przykład to zatrudnienie striptizerki, oficjalnie klasyfikując to jako prace porządkowe, gdy Stany Zjednoczone walczyły z huraganem Katrina. Firmie zarzucano również podwójne księgowanie podróży służbowych czy wystawianie fałszywych faktur. W grudniu 2020 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, republikanin Donald Trump, ułaskawił 20 osób skazanych za różne przestępstwa, m.in. finansowe. W gronie objętych aktem łaski znalazło się czterech najemników Blackwater, uczestniczących w masakrze na placu Nisur w Bagdadzie w 2007 roku. Wcześniej jeden z nich, Nicholas Slatten, usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo pierwszego stopnia, a trzech pozostałych 30 lat więzienia. Z czasem wyrok zmieniono, przez co odzyskali wolność zaledwie po 2 latach. Biały Dom uzasadnił ułaskawienie szerokim poparciem społeczeństwa oraz tym, że śledczy z Iraku, który prowadził sprawę i twierdził, że wśród ofiar strzelaniny nie było rebeliantów, sam mógł mieć związek z takimi ugrupowaniami. Jak w lipcu 2021 roku pisał amerykański tygodnik Time, rok wcześniej Eric Prince miał przedstawić plan na utworzenie prywatnej firmy wojskowej na Ukrainie, w której zatrudnienie znaleźliby weterani wojny w Donbasie. Projekt zakładał także utworzenie fabryki produkującej amunicję i konsorcjum lotniczo-kosmicznego, zdolnego do konkurowania z Boeingiem oraz Airbusem. W grę wchodziły duże pieniądze rzędu 10 miliardów dolarów. Strona amerykańska miała jednak co do pomysłu Prince'a obawy, jako że ten do współpracy zaprosił 2 osoby związane z Rosją. Zdaniem tygodnika Time, Stany Zjednoczone na czele z prezydentem Joe Bidenem najpewniej nie popierają działań Prince'a. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby prezydentem wciąż był Donald Trump. Niewiele później, bo w sierpniu 2021 roku, o Ericu Prince'ie znów stało się głośno. Gazeta Wall Street Journal ujawniła wtedy, że założyciel Blackwater miał wprowadzić ofertę płatnej, bezpiecznej ewakuacji cywili z ogarniętego działaniami zbrojnymi Afganistanu. Podana cena za wprowadzenie na lotnisko w Kabulu i na pokład samolotu to $6,500 od osoby. Blackwater w pewien sposób stało się elementem kultury masowej. W 2006 roku powstał film dokumentalny Shadow Company,
w reżyserii Nika Bicanicza i Jasona Barka z narracją Gerarda Butlera. Opowiada on o prywatnych, wojskowych firmach najemniczych, skupiając się głównie na Blackwater. W 2007 roku nakładem wydawnictwa National Book, w polskiej wersji 2 lata później w wydawnictwie dolnośląskim, ukazała się natomiast książka Jeremiego Scahilla Blackwater – powstanie najpotężniejszej armii najemnej świata. Nawiązania do istnienia firmy można znaleźć także w grach komputerowych. W kultowej grze GTA V pojawia się firma najemnicza o nazwie Meriwether Security, a w Payday 2 organizacja wojskowa Murkywater. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.